Cześć, ja jestem Kucy, a dzisiaj pokażę Wam 5 najlepszych miejsc do lądowania w Fortnite Battle Royale. Dlaczego są najlepsze? Bo można tam znaleźć nawet do 5 skrzyni jednocześnie. Miejsce pierwsze, wybrzeże ciężarówek. Jest to najlepsze miejsce ze wszystkich podanych w tym filmie, bo możecie znaleźć tutaj aż 5 skrzyni, wszystkie niedaleko siebie i miejsce to nie jest tak popularne, żeby było oblegane przez ludzi w każdej grze. Pierwsza skrzynia mieści się na tej mniej zawalonej ciężarówce. Kolejne dwie na tej bardziej. Czwarta skrzynia mieści się w domku nieopodal. Możecie tam znaleźć też całkiem fajny loot. Piątą skrzynię znajdziecie na wzgórzu obok tirów. Miejsce drugie, powalony bus. Na tym busie możecie znaleźć dwie skrzynie i jest to miejsce dosyć bezpieczne, bo mało osób o nim wie, mało osób na nim ląduje, a nieopodal jest drzewo życia, o którym powiem za chwilę. Miejsce trzecie, drzewo życia. Znajdziecie tutaj dwie skrzynie i miejsce to jest bardzo blisko powalonego busa, więc jeśli Wam się poszczęści, możecie zgarnąć aż 4 skrzynie. Miejsce czwarte, bagna. Na bagnach możecie znaleźć aż 6 skrzyń blisko siebie, więc dlaczego to miejsce nie jest najlepsze? Ano dlatego, że mnóstwo osób tutaj leci i na 90% nie będziecie tutaj sami. Pierwsze 3 skrzynie znajdziecie pod największym drzewem na bagnach. Kolejne 2 możecie znaleźć w domku nieopodal. Szósta skrzynia czasami pojawia się pośród mokradeł blisko domku. No i na koniec, miejsce numer 5, pomidorowy tunel. Po zebraniu jakiejś broni, zniszczcie zachodnią ścianę tunelu, a znajdziecie ukryte za nią 2 skrzynie. I to tyle. Dzięki za obejrzenie. Jeśli film Ci się spodobał, zachęcam do zostawienia subskrypcji na tym kanale, łapki w górę i zajrzyj też na mojego Twitcha, gdzie live streamuję różne gry, m.in. właśnie Fortnite.